Bóg. Kto tam? Tu Agata i Natka. Będziemy, Będziemy gadać, gadać o książkach. Książkę. Szanowne osoby, czy zdają sobie sprawę z tego, że w tym odcinku są spoilery? Jeżeli planujecie lekturę omawianej dziś książki, może to Wam trochę popsuć zabawę, ale jeżeli chcecie niezobowiązująco posłuchać, to zapraszamy. Dzień dobry, Aguniu, dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry Wam wszystkim i Tobie. Cześć. Cześć! Dzisiaj spotykamy się, jak już pewnie zobaczyliście po tytule, jeszcze go nie wymyśliłyśmy, ale na pewno jest bardzo śmieszny. To dzisiaj będziemy gadać o pornografii Gombrowicza. E, mogłyśmy gadać o czymkolwiek, właściwie to mogłyśmy gadać w sumie o Ferdze Durka, bo jest lekturą szkolną. Myślę, że to jest jakiś plan na przyszłość, chociaż teraz już chyba nie. Myślę, że to jest jakiś plan na przyszłość, ale wybrałyśmy pornografię, bo ponieważ ma fajny tytuł. Myślę, że też bardzo inspirujący, nie? Tak, jak przystało na stare erosomanki, którymi jesteśmy, będziemy dzisiaj gadać o pornografii. Także wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu, a Gąbrowicz nie przestaje zaskakiwać. Zaczniemy sobie od najbardziej kontrowersyjnych tytułów i najbardziej kontrowersyjnych treści. A czy aby na pewno tam takie są? To się okaże. A, a przepraszam, co jest Twoim zdaniem kontrowersyjne? No, jednak, jak nazywasz książkę pornografia, to wzbudzasz. Takie poczucie wśród odbiorców, czytelników, że może jednak coś się tam zadzieje, może jednak będą tam jakieś momenty, no skąd ta pornografia? Ale kiedy widzisz nazwisko Gombrowicz, to już wiesz, że na pewno dostaniesz ponosie od niego. Plus yy, pamiętajmy wszyscy, że Gombrowicz jest niezmiennie patronem naszego podcastu, ponieważ w ostatniej części, do której nie mam pojęcia czy docieracie i czy chętnie jej słuchacie, w końcówce, jak jest czołówka to jest i końcówka, Hehe. <laughs> kto słuchał ten trąba? Tak jest, i to jest cytat z końcówki Ferdy Durkę I w ogóle to zakończenie podsunęła według plotek przynajmniej służąca Witoldowi Gombrowiczowi, ale to jest na zupełnie inną opowieść. A teraz Agata nam trochę opowie o autorze. Witold Marian Gombrowicz. A to już pierwsza ciekawostka, nie wiedziałam, że na drugie ma Marian. Nie mylić z Maria. Witold Marian Gombrowicz, herbu Kościesza, bo tak, herb tutaj bardzo ważna sprawa. Otóż Gombrowicz ma pochodzenie szlacheckie, należy do pokolenia roku 1910, których to pisarzy, artystów, poetów, dzieciństwo przypadło na okres I wojny światowej, ale wychowanie już odbyło się w niepodległej Polsce. Zmarł natomiast, już tak elegancko przeskoczę, w 69 roku w Vence, to we Francji. I co o nim na pewno musimy wiedzieć? To to, że jest to opowieściopisarz Nowelista i dramaturg. Na koncie ma tylko trzy dramaty. Są to Ślub, operetka i. Iwona, księżniczka z Burgunda. Dokładnie tak. Za to ma. Wiele powieści i jeszcze więcej opowiadań. W 1939 roku wyjechał do Argentyny na emigrację i stamtąd już nigdy do Polski nie wrócił, ale wrócił do Europy, bo dostał stypendium roczne w Berlinie i tam trochę pomieszkał, a później przeprowadził się do Francji i tam już dożył kresu swoich dni. Gombrowicz jest w ogóle bardzo ikoniczną postacią, nie wiem, jego książki wydają mi się najbardziej badas i w ogóle kosackie i nie wiem, strasznie szkoda, że usuwają to z kanonu lektur teraz, bo Myślę, że frededurkę. Trudno zrozumieć, ale jak się już do tego dotrze, to jest fenomenalne i fantastyczne. No i właśnie Ferdedurka na przykład była jego pierwszą powieścią, wydaną w 1937. Warto też wspomnieć yy, i wspominałyśmy o tym, bo nie mogłyśmy powstrzymać się zawczasu, że Gombrowicz miał mocny debiut. Jego debiutem był pamiętnik z y, okresu dojrzewania. Obecnie ciężko jest dostać ten tekst, ale te debiutanckie opowiadania są w zbiorze Bakakaj. Serio są świetne, naprawdę. Jak chcecie sobie poczytać Gombrowicza, którego o, o którym nie macie pojęcia, bo znacie go właśnie z werdyturki, którą trudno zrozumieć w pierwszym rzucie albo może się też wydawać e, świetna. Są podzielone opinie, jeśli chodzi o to pierwsze zetknięcie się z tą lekturą, to mówię Wam szczególnie e, opowiadanie Dziewictwo bardzo robi wrażenie. A moim ulubionym z tego zbioru jest na przykład Zbrodnia z premedytacją, także wybierzcie sobie, która podcasterka bliżej waszego serca trafia. Z ciekawostek jeszcze, jak tutaj patrzymy w notatki, to witam e, Gombrowicz kilka razy otarł się o Nobla, bo był nominowany w sensie, był jednym z kandydatów w 66, 66, 68 i 69, ale nie otrzymał tej nagrody. No i jest też jednym z najczęściej tłumaczonych na obce języki pisarzy polskich. I nawet nie, nie zajemy sobie pewnie. E Sprawy z tego, będąc na naszym polskim podwórku, jak bardzo ceniony jest Gąbrowicz za granicą. Bo to, co się wyrabia z Gąbrowiczem, jak się analizuje jego literaturę, nie tylko w Polsce, ale za granicą, jest naprawdę bardzo, y, no, imponujące. No Gombrowicz ma też to do siebie, że przez pewien czas w ogóle był nacenzurowanym w Polsce i się go mało czytało i mało wydawało, no dlatego, że wyemigrował, ale przez to, że właśnie pisał za granicą, to jest bardzo dużo właśnie i latynoamerykańskich wydań, i francuskich na przykład, więc myślę, że tutaj bardzo ciekawa historia, ale w ogóle z tą pornografią to jest tak, że on pracował w banku w Buenos Aires, ale stwierdził, że no super, tyram 7 godzin dziennie i nic z tego nie wychodzi, więc postawił wszystko na jedną kartę, rzucił tą pracę i zajął się tak na poważnie pisaniem yy, i pornografia jest jakimś takim jego debiutem po debiucie, gdzie stwierdził właśnie, że koniec, koniec z tym, on zostaje pisarzem, a nie jakieś urzędaski tutaj. No i jak mu wyszedł ten debiut, to się przekonamy dzisiaj. <laughs> to prawda, ale to Gombrowicz też jest nazywany w, między innymi w posłowiu do pornografii, jeśli korzystacie na przykład z wydawnictwa literackiego, bardzo ładne wydanie, polecam całej serii Gombrowicza, chociaż nie, nie polecam, bo mi to sprzątacie sprzed nosa, opanujcie się ludzie, ja chcę kupić wszystkie książki Gombrowicza z wydawnictwa literackiego, no, a coraz ciężej je dostać. Są w bibliotece akademii. Wiem, ale ja chcę mieć na półce Gombrowicza. Ale zawsze można wypożyczyć. No mogę przeczytać wypożyczoną, ale ja chcę mieć swoją. Mhm. Ja chcę pożyczać to innym ludziom. Ja jestem taką chodzącą biblioteką. E, dobra, jeszcze co miałam wspomnieć, to też na koncie e, ma taką powieść o Pentani i ona jest kryminałem, bo w ogóle e, też jest takim odstępstwem Gombrowicza od tego, do czego przyzwyczaił swoich czytelników, bo sięgnął właśnie po taki popularny gatunek e, kryminału i też jeśli e, chcecie, to można e, sobie sięgnąć. Podobno dobre, bo to jest taki Gombrowicz, nie Gombrowicz. Znaczy ja nie wiem, czy to jest w jakiś sposób dla niego nietypowe, bo właśnie go chyba. Dość często sięgał po te takie klasyczne, już utarte gatunki w Polsce i redefiniował je na nowo. Typu właśnie powieść o dojrzewaniu do ferdydurkę, albo tutaj y, ma to coś w sobie, albo pornografia ma też w sobie coś z poematu szlacheckiego, trochę Pantadeusz znowu nam wraca. Więc nie wiem, czy takie nienormalne kryminał też myślę, że początki swoje ma w tym opowiadaniu właśnie zbrodnia z premedytacją, no bo jednak jest. Sam trup, jaka powieść detektywistyczna. No tak, ale chodzi o samo to sięgnięcie po literaturę popularną, co, tak jak powiedziałaś, te powieści o dojrzewaniu, czy też ten gatunek powieści inicjacyjnej, no to się pojawia, oczywiście. A czy, a czym się różni powieść o dojrzewaniu od inicjacyjnej? Niczym, to chyba są te synonimy. A, okay. Dobra, ale nieważne. Ważne jest to, że jednak te gatunki przynależą do tej literatury przez wielkie L, jak niektórzy lubią sobie to y, tak rozgraniczać, a kryminał już jest przy tej literaturze popularnej. No ale dobra, mniejsza o to. Y, pisarz debiutów. Jeśli jeszcze znacie z czegoś Gombrowicza, jeśli nie znacie, to się wstydźcie. To jeszcze ma Transatlantyk, Kosmos, niektóre w ogóle z jego powieści są y, ekranizowane i między innymi też dzisiejsza pornografia jest ekranizowana, możecie sobie sobie sięgnąć do filmu. Trochę właśnie, tam... Bo te akademizacje mają super w ogóle opinie na filmu a jest jakaś totalnie zapomniana, i ja dopóki nie przeczytałam tej książki, nie wiedziałam, że istnieje, a podobno jest właśnie bardzo dobra i gra tam Ferenc. Także widzicie, warto. Plus e, trzeba też uważać, bo jest tam e, trochę zmienione. Co jest jeszcze ciekawe, no to na pół roku przed śmiercią ożenił się z panią Ritą Lambros, która jest badaczką literatury i także e, spadkobieczynią jego twórczości. Bardzo fajne, bardzo ciekawe. Jeszcze jedna rzecz, o której wypada mi wspomnieć, to to, jakie piękne fotografie są w ogóle zrobione Gombrowiczowi. Jest chyba jednym z tych niewielu pisarzy, który ma tak fotogeniczną twarz do zdjęć i naprawdę wygląda ciekawie. Ja przepraszam, jakim jednym z niewielu? Czy ty widziałeś na przykład zdjęcia e, Witkacego, albo zdjęcia Zapolskiej? <laughs> A nie, chyba Zapolska ma... A nie, zdjęcia są, tak, już zdjęcia. Są zdjęcia, jakie jest w tych strojach teatralnych, tak. No, mówię niewielu, to kto jeszcze dalej? No daj, wymieniaj całą tą. A Kundera ma też bardzo seksy zdjęcia. Hrabal ma całą sesję z piwem, na przykład. Wszyscy znani pisarze, pewn... jak już istniały aparaty zazwyczaj, mają fajne fotki. No dobra, ale zdjęcia Gąbrowicza, poza zdjęciami Witkacego, które w ogóle to jest świetne, że on sam sobie niektóre z nich robił, to bardzo mi się podobają, polecam właśnie sobie przejrzeć. Gąbrowicza, szczególnie oczami Bohdana Paczowskiego. Okej, okay, dobra. Zmierzymy się teraz z mistrzem pióra, z mistrzem absurdu, mistrzem, mistrzem szelania w nos i. Ja bym powiedziała też, że mistrzem wstydu, bo jednak wstyd jest chyba tym najważniejszym tematem w twórczości Gomrowicza, Przynajmniej moim zdaniem. Też. Tak. Dobra. Obcujemy z pornografią. Zapraszamy. Powiem Wam, że wyjątkowo, po prostu jak nigdy, przygotowałam się naukowo. Tak trochę, na nagrywanie tego podcastu. No co ty, nie jak nigdy, no przygotowujesz się naukowo być cool. Eee, no więc wyjątkowo, raz na ruski rok przygotowałam się naukowo do tego podcastu. Przeczytałam, bardzo fajny tekstik. transgresję racji moralnych w pornografii Gombrowicza i tekst napisał Edward Fiała. Bardzo fajny, możecie sobie znaleźć w internecie. I autor definiuje pornografię, moim zdaniem w bardzo ciekawy sposób, jako inwazję intymności erotycznej na poziom oficjalnej komunikacji międzyludzkiej. I moim zdaniem to jest bardzo trafna definicja do tego w ogóle, co się dzieje w tej książce, no i właśnie, co się w niej dzieje? A powiedz mi jeszcze, jak ci się czytało w ogóle pornografia? Dobrze, to, to nie było moje pierwsze spotkanie z pornografią, bo już kiedyś ją czytałam. Za młodu, że tak powiem, i wtedy była fajna, a teraz myślę, że była jeszcze fajniejsza. Tak właściwie, no bo teraz więcej rozumiem. Czy to jest ta książka, która odebrała ci niewinność czytelniczą? Mm, nie. Niewinność czytelniczą? Co mi odebrało niewinność czytelniczą? No powiedziałabym, że może nie znać na lekkość by tu mi odebrała niewinność czytelniczą, ale to też opowieść na inną okazję. Nie no, e, jeśli pamiętacie, co wam odebrało niewinność czytelniczą, to podzielcie się koniecznie z nami w komentarzach. Chodzi właśnie o takie rzeczy, w których... E, o dobra, nie, zostawiam to pytanie otwarte. Jak interpretujecie to pytanie? Tak odpowiedzcie. Co wam odebrało niewinność czytelniczą? Mi z kolei jeszcze się tutaj tak wypchnę ze swoją opinią. Dobrze się czytało i polecam pornografię pod tym względem, że czyta się ją szybko. Naprawdę ona ma tam z 200 stron, ale prawie, że jednym tchem da się przez to przebrnąć. Trzy godzinki. Jest cacy. Nie jest cacy, rzeczywiście się szybko czyta. No i ona jest też śmieszna, w sensie, bo ta książka, ewidentnie, jak większość książek, składa się z tej warstwy. Realistycznej, w sensie to, co się dzieje i jak to byśmy tak racjonalnie definiowali, z tego, co to nam mówi o świecie i życiu, mniej więcej, no i w tej takiej warstwie fabularnej, no to jest w sumie śmieszna rzecz. Jest dwóch jakichś starych dziadów erosomanów, których przy, którzy przyjeżdżają na wieść i. Fantazjują seksualnie na temat związku dwóch szesnastolatków: 16 i siedemnaście? Tak? Nie, mm -hmm. oni oboje mieli. No, no może i tak. Ale byli młodzi, właśnie o to chodzi, że dwóch starych typów zachwyca się młodą parką. Tak, no i tam Nazwijmy w, ich. W warstwie językowej jest strasznie śmieszny ten tekst. Nazwijmy ich otóż e, mamy tam Fryderyka, Witolda, który opowiada całą historię i nawet pisze per Gombrowicz, jest taki fragment, kiedy zwraca się ze swojego imienia i nazwiska i to jest właśnie to gąmbrowiczowskie strgnięcie nas ponosie, no bo jak to narrator nie może być autorem, nie wolno tak przyrównywać sobie tych dwóch postaci. Ale w posłowie można się dowiedzieć, że to jest e, jego alter ego. Alter ego. E, mamy też Henię i Karola, czyli tę e, parkę, która jest zauważona przez Witolda, kiedy wychodzi z kościoła. I ta fantazja o tym, że oni coś tam robią, dość erotycznego, jest e, tak rozbuchana i fascynująco się to czyta. Właśnie jakby się czytało taki erotyk, ale nie padają tam właśnie te słowa klucze. Odnoszący się do typowo erotycznych skłonności, tylko właśnie tam narrator obserwuje. Że ręka dotknęła rękę, noga dotknęła nogę, że tam się połączyły. Nie, nie, to nawet nie jest na tym poziomie. To jest na przykład, że razem zdeptali robaka, i to było po prostu najbardziej sexual rzecz, jaką razem zrobili. W ogóle myślę, że ciekawe jest, jak em, narrator pierwszy raz zauważa Karola, bo on go widzi w kościele i najpierw zauważa jego młodzieńczy kark. No i Że ten kark jest taki seksy, on mówi, że o Jezu, chłopiec, coś tam, chłopiec. Em, no i później jakby się wycofuje z tej swojej em, homoerotycznej fascynacji i myśli. Sobie, nie, nie, bo to, to mi się tak fascynowało, bo, bo z nią to byłby hot, ale tak sam to, to, to nie, ale no hot, ale nie. No tak, ale to yy, ale też są te fragmenty ręka, ciało, ciało, słowo ciało też się bardzo powtarza, że to jest takie, no, zauważę tę erotyczną część ciała w rzeczach, które się nie kojarzą tak stricte erotycznie, no kark. Nie, nie kojarzy się jakoś tak bardzo podniecająco, a on się właśnie podnieca, że tą ręka ręka rękę dotyka, widzi ten kark właśnie na samym początku, jak go zauważa i to kark splątany z innym karkiem. To jest to właśnie dość nieoczywiste, bo jak nie wiedziałam o czym była pornografia, a wiedziałam, że ten tytuł jest tak specjalnie nazwany, żeby trochę mnie zmylić, to właśnie się spodziewałam, że tu będzie bardzo 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 seksualnie. Ale było bardzo bardzo seksualnie bez tak takich naprowadzeń wprost, nie bezpośrednio. Racja, są te komentarze, tych właśnie typów, którzy się tak fascynują światem. To jest przeurocze, i właśnie takie erotyczne, ale nie mówi się wprost. No i ja też myślę, że ten tytuł jest spoko, chociaż w zagranicznych pierwszych tłumaczeniach był tytuł Uwiedzenie, i Gombrowicz wyraził na to zgodę. Teraz już raczej żaden, żadne wydanie tak tego nie nazywa, ale właśnie Uwiedzenie myślę, że też by pasowało, ale nie daje tego samego wydźwięku, co pornografia, no bo pornografia jest taka właśnie in your face, że oczekuje, że tutaj będą treści pornograficzne, no ale to było za proste, więc tytuł jest właśnie taki, no taki właśnie, zgubiłam słowo, ale jest ten tytuł. Tak, taki bezpośredni, podoba taki bezpośre... mi się. Jest zbyt bezpośredni, żeby treść miała być tak bezpośrednia. O, to, mhm. to myślę, że jest całkiem spoko rozwiązanie. I, I też wracając do właśnie tego wycofania się ze swojej homoerotycznej fascynacji, to myślę, że ta cała powieść jest o tym, że ludzie się wstydzą jakichś takich swoich zachowań, albo robią rzeczy, które są nieracjonalne i właściwie jedyną osobą, która tutaj jest taka silna i która dominuje i wpływa na wszystkich jest Fryderyk, która jak wiemy z posłowia nazywa się Fryderyk nie bez powodu, no bo też nicze się tak nazywa, a Fryderyk jest ewidentną emanacją woli mocy. Ale w końcu ona się wyczerpuje jakoś tak na końcu, i Frederik też pada w tą jakąś pułapkę szukania równowagi w świecie, ale może nie zradzajmy, jak się będzie kończyć, nie? Myślę, że to... Nie, absolutnie. Wyjątkowo bez spoilera. Wyjątkowo bez spoilera, ale mogę jeszcze powiedzieć tak w razie smaczków, co tam się dzieje, że to nie jest tylko o jakiejś parce, którą się fascynuje dwóch starych dziadów, tylko także o intrydze, bo jest tam zabójstwo, są trupy, są tu jakieś namawiania do zbrodni i, i tak to się fascynująco czyta, że przychodzi się nagle z tej sfery eros do sfery Thanatos. No jest to w ogóle ta cała działalność konspiracyjna, bo czytając to można zapomnieć, że żyjemy w Polsce właśnie, która y, próbuje wywalczyć sobie wolność i w której działają się konspiracje. A właśnie, przypomnijmy, bo nie padło to, w którym roku dzieje się akcja. Tak, że akcja dzieje się w 1943 w Sandomierskiem i myślę, że właśnie to jest ciekawe, no bo teoretycznie jest wojna, ale wojna absolutnie tu nie ma żadnego znaczenia poza właśnie tą konspiracją, bo Najważniejsze jest właśnie ta młodość i ten popęd za tym, co nas w jakiś sposób ekscytuje. E, no ale to oczywiście nie jest taki jedyny jakby wątek w tym. W ogóle to jest powieść wielowątkowa, dlatego trochę trudno się o niej mówi. No bo jest ten aspekt seksualny, ale jest też ten aspekt na przykład rozmów o religii, gdzie Fryderyk jest tak mocną postacią. On jakby teoretycznie jest ateistą, ale on jest tak silny moralnie, że on nie potrzebuje się w żaden sposób definiować. I w starciu z nim e, mama Wacława, który jest narzeczonym Hani... Mm. Jakby traci tą swoją religijność, bo mama Wacława Aniela jest właśnie taką typową matką, żyjącą w ziemiańskim jakimś dworku, powiedzmy, taką właśnie jak znamy z pana Tadeusza, i ona w spotkaniu z Fryderykiem traci jakby tą swoją matkowość i traci tą swoją religijność i wiarę do tego stopnia, że zamiast patrzeć na Krzyż w decydującym momencie patrzy na Fryderyka, co jest taką. Totalną już zdradą swoich ideałów. I to świadczy o tym, że w starciu z takim silniejszym trudno jest zachować rzeczy tak ulotne, jakby kierujące się tylko takim em, wewnętrznym poczuciem absolutu. I w ogóle też y, na samym początku, jak y, zaczyna się ten romans, powiedzmy, i Witold zauważa po raz pierwszy karczek, to jakby ca cała msza znika i ginie, i cały jej sens w ogóle znika, dlatego że Fryderyk znajduje się w tym kościele. On tak właściwie nic nie robi, tylko przystało to, że jest. Jest, że jest taki pewny siebie, a on w sumie nie jest pewny siebie tak stricte, bo wykonuje jakieś takie dziwne ruchy, ale właśnie ma w sobie tą taką wolę mocy yy, niczego i jest taką właśnie, myślę tutaj, najgłówniejszą z głównych postaci. Prawda, jest tutaj bardzo dużo nihilizmu i w, między innymi też w tym, Nihilizm, że... Nihilizm, niczeanizm Nihilizm też. Tak? No, w sensie hmm, chcę powiedzieć to, że to, że właśnie jak są jakieś instytucje religijne, osoby wierzące i one zwracają się do człowieka, no to to jest, wydaje mi się, duże odwołanie do tej koncepcji, niczego Bóg umarł, że hmm, właśnie o to absolut przestaje być ważny, mamy zanik religii i też ten wymiar duchowy tutaj jest bardzo ateistyczny, no bo jeśli coś pojawia się właśnie religijnego, to tylko odnosi się to do, do przedmiotów, właśnie do krzyża, yy, kościoła i, tak jak powiedziałaś, te rzeczy znikają, w starsiu z człowiekiem, z Fryderykiem i on jest tym, tą silną e, postacią. E, nie chcę się za bardzo wgłębiać w te kwestie filozoficzne, bo one nie rozwiązały się razem z akcją, a to jest też bardzo znaczący fakt, bo to świat czy o tym, jakby Gombrowicz chciał to przekazać, że nie jesteśmy w stanie może rozstrzygnąć niektórych rzeczy i tak samo on też nie, nie rozstrzyga tych filozoficznych dylematów. A poza tym będę się czuła, że mózg mi paruje, kiedy zacznę opowiadać wam o niczym, nihilizmie i o woli mocy, ale zachęcam, bo z tym Bóg umarł wcale nie jest tak, że chodziło o to, że... Śmierć tego Boga Chrześcijańskiego chodziło po prostu o to, że to jest taki moment w historii, w tym czasie właśnie, kiedy Nietzsche żył i tworzył, że y, oto człowiek pozostaje sam w obliczu świata i nie jest już y, pod opieką tak, jak wcześniej kulturowo był. Czyli, że po prostu ta kultura staje się taka bezbożna, ale y, nie chodzi właśnie tylko o Boga Chrześcijańskiego, tylko w ogóle. I nie chodzi też tylko o Boga, tylko o wartości o właśnie jakąś yy, tam rzędną instytucję, która nami kieruje moralność. Ech, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tyle mam do powiedzenia. Albo nie, prosimy, bez hejtu w komentarzach. <głos> <głos> um, tak, no myślę, że też y, inny ważny wątek i to taki wątek, który pada symetrycznie, powiedzmy, jest właśnie o takich traceniu swoich schematycznych ról, jak to wcześniej Gombrowicz rozwinął w Ferdydurkę gąb. No bo y, Aniela właśnie, jako też jedna z tych głównych postaci. Ja w ogóle myślę, że główne postacie tutaj to jest właśnie Fryderyk, Aniela i Siemian, tak? Ten... Mhm. Y, y, a, Siemian. To są właśnie główne trzy postaci, wokół których to się rozgrywa. No bo Aniela jest tą taką właśnie stereotypową matką. Ona ma bardzo małą, jakby wiedzę o świecie, o tym, co ją otacza, bardzo małą intuicję, tak jakby w ogóle nie bierze udziału w całych intrygach i w tym, co się wokół niej dzieje. Jest totalnie nieświadoma rzeczy. No i jest taka bardzo bierna, a w pewnym momencie okazuje się, że wcale nie jest tak bierna, za jaką uważa jej syn, bo gdy przychodzi złodziej. Do ich domu, ona staje z nim do walki i go gryzie, co jest totalnie jakby nie w jej stylu, i właśnie robienie rzeczy nie w stylu, których się od nas oczekuje, prawia osoby w naszym otoczeniu w bardzo duży taki dysonans w sensie co tu się stało. Tak samo ten Siemian, który był bardzo odważnym działaczem ruchu oporu, nagle okazuje się, że się boi i że on chce się z tego wycofać, bo jest już zbyt przestraszony, żeby działać, co w ogóle jest czymś, czego byśmy się nie spodziewali, po właśnie osobie, która robiła takie rzeczy. No i i co, z, co z tego może wynikać. Z, z jednej strony to, że rzeczy nie są na stałe do nas przypisane i że możemy zadziwiać innych ludzi, ale myślę, że to by było najprostsza rzecz na świecie. Ale też może takie poszukiwanie właśnie tego impulsu, co sprawia, że się zmieniamy i co sprawia, że nagle wychodzimy z tej gęby i robimy coś innego i może właśnie takim impulsem w jakiś sposób jest też Fryderyk, chociaż nie wiem, jakby miał wpłynąć na tego powstańca, bo on już jakby przechodzi zmieniony do nich. Albo na panią Anielę, chociaż z nią rozmawia właśnie o religii i to strasznie wytrąca z równowagi. To ja myślę, że w niej już jakby tkwiła ta mm, opcja ugryzienia kogoś, tylko nie miała jeszcze okazji zostać przetestowaną. W ogóle Fryderyk odkrywa w sobie w pewnym momencie żyłkę reżyserską i w pewnym momencie całość rzeczy, które dzieje się w tym ziemiańskim dworku, jak z Pana Tadeusza. No tak jakby on był władcą marionetek, które tam funkcjonują, nie? I on wpływa na uczucia i rzeczy, które się dzieją w większości bohaterów. A to tam Heni i Karola próbuje ze sobą spiknąć, a to przeprowadza właśnie Witolda Olda w odpowiednim miejsce, w odpowiednim czasie. Zachęca go, żeby z nim konfabulował. E, Wacławowi pokazuje właśnie, że jego narzeczona teoretycznie go zdradza, ale Wacława to jakoś tak nie szczególnie w sumie obchodzi. Cały czas próbuje wpływać na tą rzeczywistość, chociaż rzeczywistość nie, nie zawsze udaje się wciągnąć w jego gierkę. Nie, to był bardzo długi monolog. No, ale dobrze, przyjemnie się ciebie słuchało. Dodam tylko, że w pewnym momencie właśnie, tak jak wspomniałaś o tej żyłce reżyserskiej, to w pewnym momencie... Między narratorem a Fryderykiem e, pojawia się korespondencja. I właśnie e, Fryderyk pisze listy do Witolda, że, żeby coś ustalić, właśnie jakiś scenariusz nadchodzących wydarzeń. I e, pojawia się tam takie bardzo fajne stwierdzenie, że e, Witold ma wrażenie, jakby to on sam ze sobą rozmawiał. I to w ogóle jak e, Gombrowicz tam ujawnia, i jak ta instancja poza narratorska w ogóle tam istnieje, odbywa się właśnie te słowa w nawiasie, to chłopie. Jest chłopiec, i potem pojawiają się też stwierdzenia, później to wyjaśnię i nie wyjaśnia. No, goń się. <grywa> Druga rzecz, że właśnie przedstawia. Kogoś ze swojej perspektywy i tak jakby w odniesieniu do samego siebie. To też jest mega ciekawa. Ciekawa książka, ciekawa językowo, ciekawa fabularnie. I czy ja wiem, czy to właśnie kręci się wokół tych postaci? Ja wtedy bym powiedziała, że to jest taki równoległy świat, że mamy ten pierwszy i drugi plan. Pierwszy plan to jest właśnie ten czworokąt między starymi i młodymi, i to właśnie jak te siły próbują się na siebie, na siebie nacierać, i to jak dążą do siebie, jak właśnie stare, Chce przejąć młodość, ale młodość zagarnia starość, no bo Fryderyk i Witold są właśnie tymi postaciami, które reprezentują starsze pokolenie, próbujące e, namówić, nakłonić do grzechu młodszych, ale równocześnie czują się tak nimi onieśmieleni, że e, to jest właśnie takie starcie dwóch, dwóch równych sobie e, sił. I to też e, ma bardzo fajny wydźwięk. Teraz, jak o tym rozmawiamy, jestem pod wielkim wrażeniem, że to jest w sumie dość cienka książka, a jest tam tyle postaci i tyle się dzieje, i tyle się da z tego wyciągnąć, że wow! No i chyba też pornografia w zamyśle Gombrowicza miała być e, tym. Polskim nowoczesnym, erotycznym poematem narodowym, a przynajmniej tak mnie mał. Tak yy, było napisane w dzienniku z 1960 roku, pełna zgoda. W sumie jak mówiłaś teraz, to tak sobie pomyślałam, że takie kolejne odniesienie do pana Tadeusza, bo. Ten poemat narodowy, no nie? To jest taki jeden moment, gdzie on idzie chyba z panią Marią albo z panią Anielą, w sensie Witold, przez park i się trzymają za ręce, i on mówi, że urocze jak przed wojną, czy coś w tym stylu. To myślę, że jest w jakiś sposób klucz przynajmniej do jednego wątku, że tak samo jak w panu Tadeuszu, historia dzieje się naokoło nich. W sensie naprawdę dzieją się wielkie historyczne rzeczy, a oni zajmują się głupotami w stylu właśnie jakichś romansideł, ale w sumie czy one są głupie? Tu jakby dzieje się dramat, trup się ściele, wychodzą jakieś dodatkowe filozoficzne znaczenia. Eee, także myślę, że to jest jakby ciekawe tak do zastanowienia się. Nie w ogóle ta książka jest taka, że mm, nie podsuwa odpowiedzi, tylko bardziej właśnie tematy do zastanawiania się. To jest właśnie też ta sprawa, jak bardzo współczesna literatura nie jest przez nas odkryta, bo jednak jak rzucamy światło dzienne i czytamy jakieś takie wielkie powieści, które już były umówione trzy tysiące razy i w zasadzie tyle prac, ile powstało na ich temat i powstaje wciąż, bo wciąż tam są wygrzebywane przeróżne rzeczy i można je odczytywać na nowo, no to wciąż jest zaskakujące, że te rzeczy, które wydarzyły się, no teraz to. Trochę już minęło czas. nie wiem ile lat, no 60 lat temu zostały napisane około, to wciąż są takie niezbadane, i właśnie tak jak mówisz, nie dostajemy odpowiedzi, tylko dostajemy coraz więcej pytań. I też jak sobie przejrzycie posłowie, to tam jest więcej pytań niż odpowiedzi, no. Znaczy ja myślę, że to nie jest kwestia nie zbadania, tylko jakiś taki w ogóle mm, nurt w sztuce, no bo dawanie odpowiedzi jest nudne. W sensie jest takie powiedzenie, że każdy umie odpowiadać nikt nie umie zadać dobrych pytań. No bardzo ładne. No nie? To, to jakoś to sparafrazowałam, to na pewno jakoś tak dźwięczniej leci, ale wiecie o co chodzi. Jest jeszcze taki inny ciekawy wątek, albo może myśl, jaką teraz wywołała w tobie pornografia, tak z głowy nagle? No to w sumie pojawiła się jakaś taka myśl. Niekoniecznie teraz z rozmowy, ale przypomniałam sobie, że jak czytałam, to miałam nieustanne wrażenie, że oni cały czas się przemieszczają. No, jak to ludzie. No, jak to ludzie, ale no wiesz, chodzi o to, że ten motyw ruchu jest zachowany, nie? Że cały czas gdzieś jadą, rozmawiają w drodze, wszystko musi być w takim nieustannym ruchu i może to też taka cykliczność trochę? Trochę przez to jest napędzana. Nie wiem, co o tym sądzisz. Nie mogę odgadnąć Twojej miny, coś nie jesteś przekonana. My myślę nad tym w sensie, nie wiem. Wydawało mi się, że oni się ruszają trochę jak normalne osoby, a przyjeżdżają tam dlatego, że właśnie są osobami z zewnątrz, które w jakiś sposób rozwalają tą przestrzeń, w której nagle się znaleźli. Ale tak w sumie, jak o tym myślę, no to rzeczywiście jest tam dużo scen w ruchu, a jak nie w ruchu, to oni wszyscy stoją. Ehm, na przykład właśnie jak zniatają no się... tego robaka i Witold i, i Fryderyk coś tam mówią do nich, to właśnie są w ruchu, idą na ten spacer, mówiąc, że to jak przed wojną, to też w ruchu, chowają się za krzakami. Parka ucieka w krzaki. Parka ucieka w, krzachy, w krzaki, tam jest popłoch, też w pewnym momencie właśnie, jak się dzieje ten dramat w domu rozdzielające część pierwszą od drugiej, a w ogóle, bo to jest w dwóch częściach. I zobacz, i czy to nie jest tak, że to, w jakiej pozycji są aktualnie bohaterowie, wyznacza troszeczkę to, co się zadzieje. Czyli jak oni są w ruchu, to w zasadzie nakręcają też siebie wzajemnie w rozmowie, właśnie szukając tego podniecenia i tak dalej. A kiedy stoją, to to jest takie wyładowywanie. Masz rację. Myś, myślę, że coś tu coś, no może jest. Zaraz na ruski rok się mogę z tobą zgodzić. Dzięki. E, tak teraz też mi przyszło do głowy, że może tak, e, może oczywiście bez, nie w sumie nie wiem, czy to się da zrobić bez spoilerów, ale czy chcesz pogadać o tym dlaczego część pierwsza staje się częścią drugą? Nie wiem czy mam odpowiedź na pytania, które zadasz. A w sensie no nie mam pytania, raczej mam gotową odpowiedź. <gry> A dobrze, nie, no to podziel się. No bo część pierwsza kończy się w momencie kiedy Aniela zamiast patrzeć na krzyż, patrzy na Fryderyka. I tak. I się wydaje, że to jest właśnie takie ostateczne zwycięstwo Fryderyka nad Bogiem i to zmienia nam na drugą część. W której jakby ten ciężar gatunkowy jest już przełożony na działanie głównych bohaterów. mordercze działanie głównych bohaterów. <grym> I tego, że Fryderyk tak wszystko nakręca dookoła, bo staje się takim absolutem, tak? Tak, Który tak. Rządzi o, o, rzeczywistością. Tak, no tak. A w końcu okazuje Dobra. się, że ten absolut. Yy... Się wyczerpuje w jakiś sposób, no nie? Bo Fryderyk czuje na sobie odpowiedzialność gatunkową, że musi nastąpić wydarzenie symetryczne, czyli skoro młodzi starość, to starość, młodość, i na moment stają się równi. Tak, jak jest to ostatnie zdanie w powieści. Zaraz sobie przeczytajmy, chyba że ty pamiętasz. Coś o katastrofie. Jeszcze wcześniej jest koniec. Dziesiąta. I jeszcze wcześniej. Tu. A... I przez sekundę oni i my w naszej katastrofie spojrzeliśmy sobie w oczy. Czyli właśnie to jest jeden, taki, taki momencik symetryczności właśnie między starość młodość. Podoba mi się to. Podoba mi się e, w zasadzie to stwierdzenie o oddzieleniu tych części. Myślę, że coś w tym jest. Też pewnie Gąbrowicz chciał pokazać swoje poglądy w tej książce, czyli jak możemy się dowiedzieć na przykład z różnych źródeł. I tak, mam na myśli Wikipedię. No to Gąbrowicz był e, ateistą, więc ten ateistyczny światopogląd tutaj e, odgrywa ważną rolę. Dlatego właśnie. Właśnie jest ten Fryderyk. Fryderyk, Fryderyk który yy, zwycięża w powieści z kościołem, ale nie zwycięża ze wszystkim, co się da, bo wyczerpuje się jego siła, jednak jest człowiekiem. Nie wiem. Tak jak zawsze lubię stać po stronie ateistycznych motywów w książce, to w sumie. Ja wiem, że to będzie ko kontrowersyjny. Zwłaszcza z tym, co pisał miłość w ziemi Urlo. A Ale ja mi się wydaje, że u Gąbrowicza tego Boga to jest aż nadto, tylko nie takiego Boga, jak go definiujemy typu właśnie kościół albo wiara w rzeczy, tylko Bóg jako taki. Przymus działania, w sensie, że ma się takie jakieś wewnętrzne popędy, yy, i może one są fizyczne, ale może to jest właśnie jakiś rodzaj absolutu, który ci każe robić rzeczy. W sensie to, że Witold i Fryderyk mają chęć działać w stronę tych młodych ludzi, może wynikać z jakichś takich ich wewnętrznych energii, sił, popędów, które wynikają z tego absolutu. Albo na przykład, dlaczego Hania decyduje się na Wacława, a nie na Karola? No właśnie z takich jakichś przymusów zewnętrznych, powiedzmy, albo, na to myślę, że najbardziej to widać. Dlaczego Fryderyk stwierdza z dupy, że musi zadzieć się tutaj w wydarzenie symetryczne, czyli że starość musi wpłynąć na młodość, skoro młodość wpłynęła na starość? Jakby skąd w ogóle jest ten pomysł i ta myśl? No może z jakiejś takiej równowagi energii. No właśnie, a ta równowaga energii myślę, że jest rodzajem jakiegoś absolutu, tylko może takiego absolutu właśnie mm, definiowanego w inny sposób. Także mi się wydaje, że świat Gombrowicza nie jest nieboski. O, może tak go nazwać. Nieboska komedia. I ja z kolei, jak już robimy takie coming-outy, to bardziej światopoglądowo jestem przy tej stronie chrześcijańskiej, ale niestety, muszę to przyznać, ten wymiar ateistyczny w powieściach jest o wiele ciekawszy. Po prostu to chyba ta myśl się o wiele bardziej rozwinęła, bo kiedy mówimy o absolucie w tym znaczeniu, że go wyznajemy. To staje się to oczywiste. A kiedy poszukujemy absolutu tam, gdzie nie powinniśmy go znaleźć, e, czyli tam, gdzie tak jakby autor to wypiera, jakoś w jakiś sposób, no to w jaki sposób to jest ateistyczne, skoro jednak uznaje jakąś wyższą. Wartość. E, można powiedzieć, że to jest moralność, ale skąd bierze się ta moralność? Boże, w ogóle jak filozoficznie się teraz stało, nie, już przestańmy, proszę no, zrób ja ci, coś. no ja ci od początku tego odcinka powtarzam, że to jest bardzo filozoficzna książka, która zadaje bardzo dużo pytań. No bardzo, aż po prostu no ja wiem, że ten odcinek, jak będziemy roztrząsać te y, kwestie filozoficzne, i w ogóle jak ja się zacznę zastanawiać tutaj przed mikrofonem nad swoim życiem i w ogóle. Ja chciałem życiem... powiedzieć, że powinnaś się zastanawiać przed tym odcinkiem, przychodzi przygotowana. To jest Twoja oficjalna reprymenda. Oficjalna yy, redeprymenda. Oficjalnie ją zdementuję. Otóż przychodzę przygotowana, tylko że pozwalam myślom wypłynąć na bieżąco. Aha, że tak. No, no bo literatura powstaje, nauka powstaje w rozmowie, więc mhm. tu się tak zabezpieczyłam. No dobra. No, i to w ogóle jest świetne, że można ją interpretować nawet na bieżąco, e, bo właśnie myśli wynikają z siebie nawzajem. No, to jak już tak sprytnie się uwinę tutaj spod tego e, kapelusza filozofii, no to jeszcze ciekawa jest rzecz w wymiarze tym erotycznym. E, tak, ma, miejsce... O tym samym. ma miejsce, erosoman. Ma miejsce zagarnięcie nie tylko ciała, ale też właśnie ducha. Jest taki ładny cytat, właśnie, że, że Henia. Chciałaby właśnie być z Karolem, a narrator właśnie zwraca uwagę, że ona tak jakby chciała posiąść jego ducha, a niekoniecznie ciało. I to też ten wymiar, który w zasadzie no, też niby jest pornograficzny w pornografii i erotyczny w pornografii, to to, że nie chodzi tylko o ciało, ale chodzi też o tego ducha i yy, o to, gdzie on się tak jakby przemieszcza, coś takiego filozoficznie. W ogóle warto, myślę, wspomnieć o tym, że słowo pornografia pojawia się tylko jeden, jedyny raz w tej książce. Także sami sobie znajdźcie, który to jest moment i co on, was, co on z wami robi. No i tak. A my pokażemy, co z nami zrobiły niektóre momenty, a raczej pokażemy te momenty, które wzbudziły drganie w serduszku, kiedy oczy się uprzyślizgnęły po tekście, nie wiem. Dobra. Czyli co? Cytaty? Cytaty! Cytaty! <laughs> Niestety ani na chwilę nie przestanie być filozoficznie, bo oto przed Państwem, oto przed Wami filozoficzny cytat Gombrowicza. Jednakże wiedziałem, i to był jeden z kanonów mojej literackiej wiedzy o ludziach, że istnieją czyny ludzkie, na pozór zgoła bezsensowne, które jednak są człowiekowi potrzebne dlatego, że go w pewien sposób określają. Tak, aby dać najprostszy przykład. Ktoś gotów popełnić zupełnie niepotrzebne szaleństwo po to tylko, aby nie odczuwać siebie jako tchórza. A któż bardziej niż młodzież potrzebuje takiego formowania się? Mój cytat jest zdecydowanie krótszy niż cytat Agaty. Myślę też, że jest takim cytatem w punkt idealnym, żeby się z Wami pożegnać. Przynajmniej, jak wyjdę za niego, nie będę się puszczać. Koniec. I oto żegnamy się z Wami. Było nam bardzo miło porostrząsać pornografię i porostrząsać Gąbrowicza nad mikrofonem. Za dwa tygodnie słyszymy się łzy. No nie wiem jeszcze, bo ja bym była ze dziurdziami, ale Gata nie chce znowu omawiać orzeszkowej. I jeszcze jest też opcja Malwiny, Marii Furtzenberskiej i myślę, że może śmiesznie będzie jak zrobimy ankietę. Co ty na to? W sumie? Możemy odejść na chwilę od reguły, że, my to, że to my wybieramy. Gdzie robimy ankietę? Ym, myślę, że ankietę może zrobimy na Instagramie. A efekt tych prac ujrzecie albo po prostu w kolejnym odcinku, bo wątpimy, czy ktoś czyta te książki z tego na tydzień. Dziś zobaczycie, co czytamy zaraz. Papa! Pa. pa! Koniec i bomba, a to słuchał ten trąba!